Cześć, z tej strony Hodo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was taki film informacyjny, który może sporą część, mam nadzieję, z was zainteresować. Bardzo dużo zdradza tytuł, także no, ale zacznijmy od początku. Klinika od zawsze była projektem kolaboratywnym, stworzyliśmy ją z Urgotem we dwójkę. Pierwotny powód był dość śmieszny, Urgot miał lepszego kompa, przez co jego zadaniem miało być nagrywanie gier, moim zadaniem natomiast miało być montowanie materiału dostarczanego przez Urgota. Po kilku odcinkach ogarnęliśmy, że taki system przestał się sprawdzać, bo chcieliśmy robić więcej materiałów. Urgot zaczął montować o własnym zakresie, ja zainwestowałem w lepszego kompa, dzięki temu mogliśmy robić dwa razy więcej odcinków niż w tej pierwotnej konfiguracji. I z czasem okazało się, że to, że działamy we dwójkę, uratowało parokrotnie kanał przed taką śmiercią. Kiedy ja byłem w trakcie takiej przedłużającej się przeprowadzki, kiedy nie mogłem nagrywać, Urgot nadrabiał za mnie braki. Kiedy Urgot musiał zająć się studiami, ja brałem na siebie odcinki. Dzięki temu udawało nam się przez 3 lata dostarczać content dla waszej rozrywki. W szczytowym okresie naszej aktywności wypuszczaliśmy, nie wiem, 2 czy 4 odcinki w tygodniu. I to mimo wszystkich naszych podstawowych obowiązków, pracy, studiów czy tam dodatkowych zajęć. Wszystko to dzięki temu, że działaliśmy we dwójkę. I pomyślcie sobie teraz, ile moglibyśmy zdziałać, gdyby było nas więcej. I tutaj wchodzimy na główny temat tego, o czym chciałem z wami dzisiaj pomówić. Odkąd pamiętam, za każdym razem, gdy słyszałem pytanie, jak można zostać doktorem, przewracałem oczami i odpowiadałem, że nie można, w skrócie. Ale dzisiaj ta sytuacja się zmieni. Chciałem oficjalnie ogłosić nabór do kliniki. I tak, ma to oczywiście związek z naszymi zmianami personalnymi ostatnio wewnątrz ekipy. Chodzi o Nelię Kaptyna. Natomiast chciałem od razu zaadresować ten problem. Jeżeli ktoś z was ma teraz zamiar napisać bez Nelii Kaptyna to nie to samo, to mam dla was 3 kroki, które pozwolą wam być lepszym człowiekiem. Krok pierwszy. Odsubskrybujcie ten kanał. Krok drugi, wpiszcie w wyszukiwarkę Dr. Nelly albo Dr. Captain, w zależności kogo wolicie. A może obu, kto wie. I zasubskrybujcie ich. Proste rozwiązanie, a na pewno się sprawdzi. Z góry dziękuję za zastosowanie się. Dobra, ale przejdźmy do tego naboru. Zanim zaczniecie masowo wysłać do nas privy, chciałem bardziej szczegółowo opowiedzieć o obowiązkach doktora. Doktor Knik jest stworzeniem kreatywnym, który aktywnie uczestniczy w życiu kanału. Ma wpływ na publikowany new content, sam montuje filmy, gra, rozbawia publikę, może streamuje, może przeszukuje internet w poszukiwaniu ciekawych tematów związanych z ligą i gamingiem ogólnie. Szukamy osób, które chcą tworzyć treści. Być może mają jakieś doświadczenie w tym zakresie, prowadzą własny kanał i chcą go wypromować, potrafią składać w całość montaże własnych czy też cudzych akcji, chcą grać czy też streamować wraz z nami pod szyldem kliniki. Jeżeli chcesz wspólnie z nami tworzyć, no to szukamy właśnie ciebie. Być może w tym moim opisie idealnego doktora nie uwzględniłem pomysłu, który macie wy. Być może niezbyt dokładnie opisałem to, kim może być potencjalny nowy doktor. I nie ma to znaczenia. Jeśli tylko uważacie, że się nadajecie, prześlijcie na adres mailowy klinikaboludupy@gmail.com krótki 2-minutowy film tego, co chcecie zaoferować klinice. Jakiś montaż playsów własnych czy cudzych, próbkę swoich umiejętności edytorskich, zbiór shotów, nie wiem, fragment własnego streama, cokolwiek, co pozwoli nam przekonać się do waszego zgłoszenia. Te zgłoszenia zbieramy do 20 maja, po tym terminie zajmiemy się oglądaniem waszych prac. No i kto wie, może wśród was jest nowy doktor kliniki. Tyle właściwie informacyjnie dzisiaj. Ja powoli już tracę głos, także będę się z wami żegnał. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. No i czekamy na maile od was.